niebezpieczny dla otoczenia. Chory. Oto nieszczęsny, erostratesowy wpływ tego człowieka. Takim głosem opiewany był Jan. To było po prostu uczucie. Nastąpi jeszcze coś, co warte jest trudu życia, a potem przychodzi taki dzień, kiedy trzeba sobie powiedzieć: nic już nie nastąpi. Ona padła ofiarą łowcy ludzi. I z jakim wyrafinowaniem człowieka nienormalnego rozbudowana jest cała ta myśl. Można ją sobie jedynie z trudem ułożyć w logicznym porządku. A mianowicie, dopóki ona wierzy w Jana, może robić co zechce. Tak, zanim tego łowcy głów nie zmuszę tutaj wobec was wszystkich do lizania mi butów. Zobaczysz, że to zrobi. Mądrzejszy jest od nas. Nie będzie się opierał z chwilą, gdy zorientuje się, o co chodzi. Oj, żałowałbyś tego. Chciałbyś mówić z Reginą, a ona by ciebie unikała. Dowodziłbyś jej czegokolwiek, a ona by tego po prostu nie słuchała, rozumiesz? Głuchota duszy. Zdołam zdobyć posłuch. Zdołam. Nie chcę sobie potem wyrzucać, że przez niezdecydowanie stałem się współwinny. Ona. Jako dobro. Powinno by przynajmniej z tego wynikać, że chcę postępować dobrze. Nic podobnego. Im gorsza się stanie, tym będzie bliższa Jana. Człowiek staje się bowiem tym bliższy siebie, im bardziej się zatraca. Biegnie, biegnie, bez zaczerpnięcia tchu. Słyszy pan? Można się przerazić. A znoszenie upokorzeń to przeznaczenie ducha na tym padole. Jeżeli kiedykolwiek zmuszał mnie ktoś do myślenia, to właśnie on. Te upokorzenia, rozumiesz? To ja. Tak. Gdyby on przynajmniej był mężczyzną, to ja bym wiedział, co mam zrobić, ale to jest błazen. Panie Stauder! Gdzie pan się podziela? Panie Stauder, Stauder. Jego ekscelencja pozwoli. Łaskawie. Daj pan spokój. Daj pan spokój, sam to zrobię. Czy byłbyś tak dobry? Wszystko przewidziałem. Jego ekscelencja nie powinien tak małodusznie oceniać mojej zapobiegliwości. Daj pan spokój. Ja sam to zrobię. Zamknąć trumnę, zasypać ziemią i niech kwiaty porosną. Ty, zdaje się, to lekko traktujesz. Nic. Obce oczy. Obce. Halo. 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 Halo, jest to. Halo. Odezwij się. Dziękuję ci. Dziękuję ci. Nareszcie rozumiem, kim jesteś. Jesteś. Ach! Jesteś natąplony pomiędzy wątłymi. Ten łowca dusz. Ja teraz zaczynam wyczuwać nowe powiązania. On, ten łotr, chciał jedynie od początku upokorzyć ją wobec Marii.